Ej, Olka, one są dramatyczne. Ola jest coraz bardziej zirytowana zachowaniem swojego chłopaka. Mimo że cały czas pomaga Tymonowi, on tylko sobie przypisuje sukcesy. Chłopak wierzy, że jest urodzonym biznesmenem. Dziewczyna chce się wycofać. Podoba ci się? Dzięki, mordo. Ej, Ola, pogadamy? Widzisz te ręce? Jest. Zwykły lakier nie pomoże. Wiesz, że początki zawsze są trudne, prawda? Początki czego? Mieliśmy zarobić tylko trochę kasy. Ja nie sądziłam, że ty będziesz chciał być królem dżem. No bo nie chciałem zapeszać, rozumiesz? Ja nie pisałam się na bycie Miss Marmolady. Ani na to. Czy ja w ogóle mam cokolwiek do powiedzenia? No, oczywiście, że masz. Dobra, wiesz, to że... może my pójdziemy kupić coś. O, dobra, chodź. O, wodę. Tak, wodę idziemy kupić. Olka, przecież wiesz, że musimy naprawdę ciężko pracować, inwestować każdy grosz w to, bo to inaczej nie wyjdzie. Ale ja mam 19 lat, ja chcę chodzić na imprezy, poznawać nowych ludzi, a nie pracować, zarabiać i inwestować. Dobrze, ale obiecuję ci, że moje dżemy będą numerem jeden. Czyli twoje dżemy, tak? No, wiesz co, właśnie chciałem o tym porozmawiać z tobą. Właśnie o, Ola, Tymek, zapraszam do mnie do gabinetu. A czy coś się stało? Tak, musimy porozmawiać o waszym słodkim ale interesie. Ale wie pan, jesteśmy właśnie w trakcie Nie przeginaj, chłopie, idziemy. Znowu. Skończymy to jeszcze, okej? Przesadza. Tymon, wyłącz ten telefon. Tak, tak, już, już. Siadajcie. Dyrektor musi porozmawiać z licealistami, którzy pracują kosztem nauki i przeszkadzają nauczycielom w prowadzeniu zajęć. Dyrektorze, ja mam świadomość, że nie możemy sprzedawać dżemów na terenie szkoły. Na razie będziemy to robili na małych targach żywnościowych, ale w planach mamy duże markety. Nie o to chodzi. Moi drodzy, opuszczacie lekcje, przychodzicie nieprzygotowani, przeszkadzacie na zajęciach. Pan dyrektor ma rację. Tak, to może od razu wywieźmy przed szkołą wielki baner z napisem Tępimy przedsiębiorczość. Tymon! Posłuchaj mnie. Życzę wam jak najlepiej, ale to nie fair. Chcecie prowadzić biznes, to musicie to pogodzić ze szkołą. Nie ma innej opcji. Panie dyrektorze, może porozmawiamy jak biznesmen z biznesmenem? Bo szkoła to też jest biznes, prawda? Tak. W którym ty jesteś uczniem, a ja dyrektorem. I zachowajmy tę hierarchię. Tamto miejsce było lepsze. Panie dyrektorze... 20 słoików tygodniowo. Co ty robisz? 30. Tymon. Czy ty mi proponujesz łapówkę? Bardziej uczciwą wymianę handlową. Oferuję pyszne dżemy dla uczniów i nauczycieli za darmo, w zamian za możliwość odbierania telefonu. Tymon. Słuchaj, to jest uczciwa propozycja. Oddaj mi twój telefon. Nie, no nie ma pan prawa. Mam, od dzisiaj będę rekwirował twój telefon i oddawał ci po lekcji. 40 słoików. Tymek, nie pogrążaj się. Olka, proszę cię, nie wtrącaj się, dobra? To jest mój biznes. No chyba żartujesz. Nie, wiesz co, nawet miałem ci zaoferować umowę w tym tygodniu, ale no jakoś po prostu nie miałem czasu. Telefon. Tymek... Sekundę. Halo, Tymon Skrzypek, proszę zadzwonić po 15:00. Na razie nie mogę odebrać. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. Mam nadzieję, że z tobą pójdzie mi łatwiej. Wiesz co, sam sobie rób te dżemy. Ej, Olka, ale jak to? Odchodzę. Ale z biznesu czy w ogóle? W ogóle. No pięknie. Zdaje się, że w jednej chwili straciłeś wspólnika i świetną dziewczynę. Nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj. Wie pan, kto to powiedział? Ty? Nie. Winston Churchill. Ale od dzisiaj to będzie moje motto. Mogę już iść? Na siłę ci nie zatrzymam. Dziękuję.